Cześć, w nowym odcinku. Dziś ciąg dalszy bałaganienia, ale też pewne porządki po tym, co nabałaganiliśmy i nabałaganimy. Dziś deszczowo, ale jest robota wewnątrz. Pozostaje mi zaprosić do dalszego materiału. Widać cokolwiek dopiero po tym, jak kurz opadł. I wygląda to tak. Na gotowo minus sufit i minus to, co przeoczyłem. I minus tu. Drugie pomieszczenie było tylko rozpoczęte, ale niewiele trzeba było, aby udało się tak po prostu odsłonić. Tutaj też sklepienie lukowe fajne. No i tutaj to już więcej jest otworów drzwiowych i okiennych niż samych ścian, bo ile tu kawałeczek do dołu, tu kawałeczek. Dzisiaj jestem po pracy. Jest tam parę minut po piątej, więc dopóki się nie zrobi ciemno, myślę, że do ósmej spokojnie popracuję. Sytuacja na froncie wygląda następująco. Niezmiennie bałagan w pierwszym pokoju. Na gotowo minus sufit, minus zapiecem. Drugi pokój na gotowo minus sufit i minus zapiecem. Jeszcze jakiś otworek pojawił. I to w ogóle coś poszło nie tak przy produkcji, bo pod tynkiem była sadza. Także gdzieś ta cegła widocznie coś ją zjadło. No i przed totalną ciemnością dnia poprzedniego dało się zrobić tyle. Czyli tak sobie tylko liznąłem. I tu też łuki eleganckie. Została tylko reszta tej ściany. Ta cała i tutaj też w sumie kawałek, bo to drzwi. I będziemy prawie w domu. Czyli do dnia wywózki, nawet nie wywózki, tylko dostarczenia kontenera, będę miał temat opanowany. No i tak jak już mówiłem, chyba z tym sufitem trzeba będzie zobaczyć, bo ten na pewno zejdzie, tam jest regips. Zdejmuję go do tego sufitu właściwego, ale tutaj podobno trudno to będzie zerwać, a jak będzie, to zobaczymy. Jak będzie trudno, to zostanie. Albo obstukam tylko to, co wyjdzie, a reszta nie. A jak będzie łatwiej, to schodzi wszystko. Pająki zgłaszały już jakieś problemy, są niezadowolone. Podobno nie da się po takich pajęczynach łazić. Wszystko się nie klei, nie pasuje im. No ale co ja im poradzę? Chyba nic. O, tutaj też fajnie. Jakby tu stolatnik nie wchodził. A, jeszcze raz powtórzę, bo nie każdy zarejestrował, a dużo osób obawia się, że te tutaj futryny i drzwi wyjdą stąd na zawsze. To od razu mówię i uspokajam. Ja je demontuję oczywiście, będę je wyciągał, ale tylko po to, żeby je tam, no się mówi, wypiaskować, ale nie będę tego piaskował, bo piasek jest zbyt mocny na to, tylko pójdzie jakieś tam sodowanie albo coś. Nie znam się, nie wiem, czy na pewno sodowanie, ale coś, co jest bardziej delikatne niż piaskowanie. I jak będą w fajnym stanie te elementy drewniane, to będą tak po prostu
żywe drewno. A jak będą jakieś takie se, to je po prostu pomaluję świeżą warstwą. I będą tak samo wyglądały jak te, tylko że będą odświeżone. Także one wracają. Wszystkie te, nawet obawiałem się, że mi gdzieś tam braknie, bo otwory drzwiowe są troszkę tam gdzieś w niektóre w innych miejscach. Nawet myślałem, że mi braknie. Tam jedną płótnę będę musiał dorobić w sumie z jeszcze starszych drzwi, które mam. Czy pod te drzwi. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, to do wszystkich otworów drzwiowych, które tutaj planuję, powinno być wszystko. No. Bo te drzwi, to też powtórzę, tu znikają, tu się pojawiają. Te drzwi stąd znikają, tu się pojawiają. Reszta w swoim miejscu, tam gdzie jest. Te też tu zostają docelowo. Tutaj będzie ściana działowa z drzwiami w tamtą stronę i wtedy te drzwi wejściowe będę chciał przenieść tutaj, bo one się nie nadają na zewnątrz. Jednak tu będą musiały być nowoczesne drzwi. Takie, co spełniają wymogi tego czystego powietrza. Ale będę chciał, żeby były w stylu, więc nie takie po prostu jakieś tam nowoczesne, tylko takie trzymające poziom. No i mówię, te drzwi jako wewnętrzne, ozdobne, no to na po wejściu tutaj będą w tym drugim widoku. Albo, jeszcze nie wiem, to się dopiero ustali szczegółowo, tu będzie ścianka z tymi węższymi drzwiami i to będą te drzwi, które mają mi docelowo na tamtą ścianę, a te pójdą na tamte. No ale to jeszcze mówię, to już takie szczegóły do dogadania. A jak będzie, to się okaże. Tutaj jeszcze mały rzut okiem na to, co mnie czeka. No faktycznie jest trzcina przybita gwoździami, zarzucona za prawą. Podobno ciężka sprawa. Będziemy testować. Ja tymczasem uzbrajam się w maskę, rękawice, biorę młot i lecę póki jasno. Bo tutaj wczoraj to już nic nie widziałem pod koniec. Tak mniej więcej do 20 daje się jeszcze działać. No i nie nagrywam, bo już po kilku ukłuciach ściany tu wszędzie jest mnóstwo kurzu i utrzymuje się dosyć długo. W sumie wychodzę jeszcze po odpoczynku, dalej się utrzymuje dopiero następnego dnia, czyli tak jak teraz jest wszystko, kurz opada i wszystko jest w miarę wyzerowane. No, także może coś tam nagram przez pył, ale raczej mało prawdopodobne. Także stan na teraz jest taki, a za chwilę zobaczycie, co dalej. Nadszedł dzień, w którym doczekałem się kontenera. Fajny, taki jak prosiłem, z otwieraną burtą. Cały dla mnie. Wypełnię go pewnie maks w 2/3. Raczej nie więcej. Może nawet nie wszystko się uda tam wrzucić, ale jest piątek. Piątek. A ja mam go do wtorku, więc luz. A postęp na froncie jest taki, że te pokoje wszystkie ogarnięte. Czyli tu mam gotowo. Tu, jak wcześniej pokazywałem. No i tutaj na samym początku. Zobaczymy, ile na przykładzie tego pokoju, ile czasu potrzeba, żeby to znikło stąd i będę wiedział, czy zdążę, czy nie. Regipsów nie dorzucę, bo nie wolno, jak się okazało. Ale spróbuję, no zrzucę te regipsy tak czy inaczej, ale spróbuję też sufity
pościągać do gołej dechy. Zobaczymy, czy to w ogóle da radę ogarnąć. Tu już fajnie. Jeszcze ten drobny tynk. On się już pod palcem sypie. To pewnie drucianką trzeba dokończyć, czy to gruntem pojechać i znowu będzie jak kamień. Doradźcie ci, co mieli takie prace. Czy to trzeba czyścić do końca? Czy wystarczy dobra chemia i psi i gotowe? Tu jakoś coś tam się działo. Zobaczcie, cegły są inaczej ułożone. I tak jakby wilgoć. Nie wiem, co to. W każdym razie sucho jest, ale taki ten. No i ta dziura, co tu wyszła. Może to jakiś kanał od tego. No pewnie, że kanał od tego. Stąd tu. No. Kanał. Kanał kominowy. Dymny. Dobra. Jest już 15:30. Jest piątek, jak powiedziałem. 15:30. A ja zaczynam. Więc trzeba się nagimnastykować, żeby na 20 już jest na tyle ciemno, że się nie da robić, więc żeby przed 20 jakiś fajny wynik pokazać. Jazda. O. Takie tu kwiatki, niedoróbki wychodzą. Ale tu sprzątam i będzie. Jest. I tutaj też bushing. Trzeba się będzie go pozbyć, bo wiatka też dużymi krokami się zbliża. A przed wiatką jakaś tam mikroniwelacja terenu jest potrzebna, żeby stała na prostym, żeby nie było dużo urównania później. No i kuchnia nietknięta, przynajmniej w tym zakresie. Tu jeszcze zostało trochę tynku. Także dzisiaj na maksa wywalanie wszystkiego. Jutro i wywalanie, i tynki ciąg dalszy. Ale jak powiedziałem, do wtorku jest temat, także jeszcze w poniedziałek po pracy, jeszcze we wtorek po pracy będzie dobrze. W poprzednim odcinku pokazywałem wam, jak jest ocieplone. No to tutaj, jak się pozbyłem stąd tynku, to widać, że wszędzie tak jest. Także to od nowości te okna to są. Oczywiście nie wątpiłem, że jest inaczej, ale patrzcie, jaka pianka rozprężna, piękna. I nie dmuchało w zimie. Kolejne pytanie do znawców tematów, ponieważ jak już mówiłem wielokrotnie, ale też nie wszyscy słuchali, bo tutaj panika, że będę to wywalał, te framugi. Nie będę ich wywalał, ale pytanie, bo chcę tutaj w to wstawić okna, szyby takie klejone, wielowarstwowe, żeby też troszeczkę termicznie to odizolować, wstawić i w to. I tam na górę. No tu będą nowe okna, nie? Da się? Tu jest dosyć dużo miejsca. Można by to podfrezować jeszcze głębiej i coś na wymiar wstawić, nie? I wtedy nie musiałbym tutaj totalnie nic przerabiać, tylko bym je odświeżył, czyli oczywiście zdemontowałbym. Usunę wszystkie warstwy farby, wstawię te nowe szyby, naprawię te drzwi, bo też tam się nie domykają, brakuje im tam tych tutaj
zamków i wrócą do obiegu i dalej będą cieszyć oko. No i przede wszystkim będą funkcjonalne. Myślę, że się da, ale niech się wypowie ktoś, kto liznął tematu. Będę bardzo wdzięczny. Jeszcze, żeby nie tylko budowa, remont, to aktualizacja ogrodu. Pani Dynia, jest 25 sierpnia. Pani Dynia ma się dobrze. Jeszcze przybiera na wadze. To już dawno przestało być śmieszne. Dźwięk już taki pustawy. Dwie pozostałe też. O, te to jakoś tak sobie rosną. Rosną, bo rosną. O, patrzcie jeszcze. Dinozaur. Tururu, tu, tururu, tururu. Wygrzewa się na słonku. Tamta coś. Coś tam. A nie, to taki. Tak sobie wygląda po prostu. Ale patrzcie. Raz i dwa. Postanowiła urodzić jeszcze dwa. Dwie kule. Nawet nie wiem kiedy. Tak to się tu dzieje. Dżungla też będzie ciekawym epizodem, bo wydaje się być nie do przejścia, ale w sumie to nie ma tutaj tak dużo roboty. Tam gdzieś jeszcze są dachówki. Jak ten czas szybko leci, dopiero tynki były zaczynane, a już się prawie skończyły. Naprawdę. A co to? Zapraszam Was do widoczku. Dzisiaj ładna pogoda, więc i widoczki ładne. Z ostatniej ulewy usterka dalej jest, a nie, przepraszam, nie ma już. Usunięta, ale jeszcze nie do użytku. Nawet szybko poprawili, jak na nasze możliwości. Brawo. Idziemy. Straszny upał, ale kontener nie będzie czekał. Czeka mnie jeszcze w najbliższym czasie koszenie. Upał straszny. Jakoś nie mam chęci do tego, ale trawa też nie poczeka. Trawa nie poczeka i kontener nie poczeka. Co oni? Czy tam co one? A kontenerek powolutku się wypełnia. Siadło mi na gardło, bo sobie bez maski chwilę robię. Kontenerek powoli się wypełnia i to jest urobek z jednego pokoju, tego średniego. Praktycznie cały pokój. Nie na czysto, nie na super błyszcząco, ale cały ten gruby gruz. Także jeden pokój, drugi pokój, trzeci i czwarty, bo to są dwa małe. I jeszcze zostanie trochę na to czerwone badziewie. Pan starszy, który przywiózł kontener, prosił, żeby do tego sypać max. Bo nie dźwignie.
Można powiedzieć, że na czysto, nie? Jeszcze do wyczyszczenia pewnie z półtaczek się zapełni. Ale to wszystko. No i później jeszcze będzie trzeba to już na precyzyjnie, na dokładnie skuć. Bo też tutaj zająłem się od góry. To wszystko było przysypane, nie skułem. Tutaj też miejscami. Więc takie niedoróbki, nie? No, ale jak jeden z subskrybentów słusznie zauważył, jak tutaj będzie wiatka, to pasowałoby pod tą wiatkę czymś utwardzić, nie? Generalnie ten gruz nie nadaje się do tego tak super i tak by wsiąkł zaraz pewnie w ziemię. Tym bardziej, że pomysł padów został rzucony, jak ja już zamówiłem ten kontener, więc nie będę pustego zwracał. Ale szczerze, nie najgorszy pomysł i resztę urobku będę tam pchał, tylko najpierw mi muszą takie słupy fundamentowe, kotwiczne, nie wiem, ja sobie tu sam nazwę wymyślam, wlać słupy, na których będzie konstrukcja stała. Jak ja już będę miał wyznaczone, gdzie to dokładnie będzie, to wszystko, tylko nie takie ostre, nie? No bo tutaj są płytki i tak dalej. No ale trochę tego jeszcze będzie na pewno. Bo zawsze się coś znajdzie. To będę to wszystko już tam zawoził. I mi to nie będzie przeszkadzało. Będzie robiło na plus dla całej sytuacji i będzie ok. Ten kontener w sumie to tak w wyobraźni wydawał się większy, ale jak dojdzie mi jeszcze trochę tutaj tego gruzu zostało wokół domu, drobny bo drobny, ale jest tamte cztery pomieszczenia, tutaj to widać już nawet objętościowe, że to jest pół kontenera tego szajsu. I jeszcze tutaj, tylko że tutaj to tutaj były też cegły całe albo połówki, to one na pewno nie pójdą jako gruz, bo mimo tego, że trochę cegieł odzyskam z wywalenia otworów pomiędzy pomieszczeniami, to będę potrzebował do zamurowania tych drzwi, do postawienia tu ścianki. Te drzwi będą zamurowane i będą przesunięte tam, no a tam będzie cegła odzyskana, tu też będzie otwór w tej ścianie, też będzie cegła odzyskana. No i na pewno braknie. Chociaż niektóre rzeczy to będę pewnie pustakiem gazobetonowym zamykał, bo to w tej sytuacji nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby otwór zamknąć. A ja tak się zawiesiłem, bo szukam projektu. To wam pokażę, co tutaj się wyprawia. Koncepcja. No nie będę wam pokazywał wszystkiego, ale rzut parteru, bo to nas interesuje w pierwszej kolejności, więc no, nie są to puste przestrzenie, ale to znaczy puste projekty, tylko już od razu z propozycją wypełnienia, ale tak będzie po nowemu. To są ściany, które dochodzą, tak? Lub są, no tak, dochodzą. Tutaj było to przesunięcie, ale z tego rezygnujemy, ponieważ to na fundamencie stoi i to już by stało na płycie tej, co tam pod piwnicą jest. Także wejście do domu, te drzwi wejściowe do tego chciałem tu przesunąć, bo tu muszą być już nowoczesne. W stylu takie będą, ale nowoczesne. Te drzwi zostają i tu będzie pralnia, suszarnia. Taki, no, duża szafa z opcją prania, suszenia. Tu będzie, tu
tu, gdzie teraz ten gruz jest, już przed chwilą wam pokazywałem, i wyjście na strych, to będzie za otwór, będzie ten do piwnicy zaślepiony, wywalony z tej strony, i tu będzie wejście na strych oraz w dół do piwnicy. No i to jest ta piwnica w obrysie, tam pod spodem tak jest, takiej wielkości pomieszczenie. Drzwi do łazienki, drzwi do kuchni i do salonu, do głównego pokoju dziennego i do takiej gabinet, nazwijmy go gabinet. To w pierwszej kolejności będzie na pewno sypialnia, bo robimy parter na gotowo. Plan jest taki, żeby zrobić parter i zamieszkać, a później dopiero idziemy na piętro. Także jeszcze raz wchodzimy. Tu, gdzie teraz wchodzę do dawnej kuchni, będę miał garderoba, tak, garderoba, łazienka, kuchnia. Kuchnia będzie bardzo fajna, duża. W tej chwili mam o taką kuchnię. Ledwo się ze wszystkim mieszczę. W bloku, a nawet może mniejszą, bo ta kuchnia ma ile metrów? Prawie 6 metrów, no to mam mniejszą kuchnię jeszcze. I już resztkami sił ciągniemy, bo tutaj nawet przedpokój jest większy. Rzut poddasza, tam był, wiem, kilku wersjach, nie wiem, czy trafię na tą wersję pierwszą fajną. Któraś z nich jest taka bardziej, no nie, tu jest więcej takich ścian i fiflaków, to nie ten. O. Tutaj w przyszłości robimy tak, tylko jeszcze trochę pieniędzy, to znaczy jeszcze góra pieniędzy, ale niech będzie. Tu na pewno to pomieszczenie muszę, tu jest to wejście, bo to wszystko jest w tej samej orientacji, tu jest wejście na parter. Wejście po schodach i tutaj będę chciał na piętrze, żeby rekuperator stał, więc to też będę musiał w tym rzucie jeszcze, no, w jakimś tam stopniu przygotować już pod rekuperację. No, a reszta pomieszczeń to wszystko widać, ściana żadna nie istnieje. Też tutaj po konsultacjach z wykonawcą tego projektu ustaliliśmy, że fajnie będzie wyeksponować wszystkie te elementy drewniane, te konstrukcje drewniane, także nawet te poziome, jak poziome, to można nazwać je legarami. Te legary, jak będą, to pomyśleliśmy sobie, że jak będziemy robić podłogę, ona będzie się kończyła troszkę niżej niż ten legar. Ten legar będzie wyeksponowany, oczywiście odświeżony, zakonserwowany, wyeksponowany. Byłoby fajnie. Tak samo ta pionowa konstrukcja drewniana. Byłoby miło. No i koncepcja w sumie prosta, ale bardzo fajnie na maksa wykorzystana przestrzeń. Wchodzimy na piętro, gdzie jest taki przedpokój. Jedno pomieszczenie. Tutaj to jest to techniczne, nazwijmy je. Tutaj jakaś tam mała łazieneczka na piętrze, bo skoro tu będzie też, tu jest takie bardzo fajne pomieszczenie, bo będzie na całej swojej powierzchni fajna wysokość. Także to w przyszłości jakaś sypialnia i ja, kurczę, choruję, żeby tutaj w tym miejscu okno wywalić tam w kształcie tego dekoru, który tam jest na zewnątrz. Też byłoby super. W ogóle to pan Mateusz, wykonawca tego projektu, zrobił projekt 3D, już uwzględniając te wszystkie elementy. No i kurczę, jak mi je udostępni, to i pozwoli na udostępnienie, to pokażę, bo naprawdę bardzo fajny. Może w ogóle namówię go na wirtualny spacer, jeżeli jego program to umożliwia, to może jakiś wirtualny spacer po pustych pokojach, ale w nowym układzie. Ale bardzo ładnie to zrobi. No i przedpokój, łazienka. Tutaj jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, pomieszczenie techniczne. Bazę sobie tu zrobię. Centrum sterowania wszechświatem.
tutaj główny, taki główna sypialnia, pokój. Także tu jeszcze zyskujemy tak naprawdę dwa pokoje. Ten pokój będzie przedłużony o taką właśnie... Co to jest? Co to jest? Co to jest? Pomieszczenie pomocnicze, to jest cokolwiek, ale tam po prostu szafę się jakoś taką zrobi. Garderobę, nie szafę, bo do szafy się nie wchodzi, do garderoby się wchodzi. I w sumie garderoba pełni funkcję szafy. Także taką garderobę i tak. Tu jest jeszcze fajnie, dużo, dużo fajnych rzeczy, ale to niewygodnie tak na kolanie. Bo poniszczę, mam to wprawdzie jeszcze w wersji elektronicznej, ale ta jest fajna. No tu jest opis oczywiście, co jest, co będzie, co trzeba, jakieś tam... O. Tak by to wyglądało z tym oknem. No uważam, że nie zepsuje absolutnie wyglądu frontu, a powiedziałbym jeszcze, że troszeczkę przywróci dawną świetność, bo te murki, które tam wtedy, nie pamiętacie, na pewno były i się zbyły. Jeżeli ja ich nie odtworzę, to chociaż to i to będzie też ładnie wyglądało. No chciałbym, żeby tak wyglądał front. Tutaj to już widok taki. Taki. Ale front ładny. Co jeszcze? W sumie też fajna, ciekawa informacja. Żona znalazła wzór naszego domu w Przemyślu. Mówiłem wam kiedyś, że pradziadek zakochał się w jakiejś tam konstrukcji, spacerując po Przemyślu. Tam rodzina w Przemyślu gdzieś tam wyszedł po obiedzie na spacer. Obejrzał się gdzieś tam i zobaczył fajny dom. I znaleźliśmy klona praktycznie naszego domu. Tylko nie będę wam pokazywał zdjęcia. Dzisiaj tylko taka informacja wstępna. Będziemy jechać do Przemyśla. Pójdziemy tam po prostu. Zobaczycie. O, tu na razie. Zobaczycie, jak ten dom. No ma brata bliźniaka. Może nie bliźniaka jednojajowego, ale bliźniaka. Jest ewidentnie wzorowany ten dom na ten na tamtym. I to aż kuje w oczy. I zobaczymy to. Także ja idę podziałać, popijam kawę tylko i do roboty. Sobota. Dzień jak co dzień. Dzwony w kaplicy, pogrzeb. Pranie. Alert RCB. Dzień jak co dzień. Bring out your dead. No i powoli do przodu. To pomieszczenie oczyszczone. To pomieszczenie oczyszczone. Pracujemy nad tym, które też częściowo jest już oczyszczone. Tutaj mimo tego, że jest tyle samo gruzu na przykład co tutaj, to tutaj się wydaje, że jest 4 razy więcej. Małe pomieszczenie się stokuje tak bardzo mocno. No, idzie moją techniką, czyli powoli do przodu. A pan kontener również
zapełnia się. Prawie to widać tapami, żeby sobie później drogi nie odciąć, bo nie będę, jak już będę musiał zamknąć te drzwi, to nie będę górą przesypywał, tylko napcham ile się da w ten sposób, że zrobiłem pierwszą warstwę. Zarazem jeszcze będę ciągnął dalej, ale widać, że następną warstwę stawiam i tam już będzie maks. Moim sprzymierzeńcem jest to, że on stoi pod kątem w tamtą stronę. Już nie wspomnę, że już z tamtego miejsca taczkami, taczki same sobie lecą, także ciężar nie ma znaczenia. No ale jak widać zapełnia się. Zapełnia się jak? Jak co to? Można do czego to porównać? Zapełnia się jak turystyczny kibel w kamperze podczas sezonu turystycznego. Czyli szybko. Zrobiło się ciemno, nie dlatego, że zrobiło się późno, ale zrobiło się tak. Teraz pokażę wam, jakie fajne chmury złapałem. Takie bułeczki. No. Mi się to kojarzy z takimi bułkami drożdżowymi, świeżo wyjętymi z piekarnika, z blachą takich bułek. No tak na siebie wchodzą. Więc ciemno, ale to pomieszczenie wysprzątane. Tutaj sobie włączyłem reflektor, żeby cokolwiek było widać, bo było już strasznie ciemno. To też, jak widać, już zdrapane. Nie będę tego megotowo w tym momencie zamiatał. Nie ma to sensu, ponieważ jeszcze dojdzie. No ale jak widać, już gruzu nie ma. To najważniejsze. Tu trochę zostało desek jakiegoś innego urobku. Także to osobno zniknie. Tutaj też to pomieszczenie już jest, jak ja to mówię, wyzerowane. Na takim samym poziomie jak tamto, czyli po prostu nie ma gruzu, który jeszcze przed chwilą zalegał tutaj w kątach. Zostało tylko to ostatnie pomieszczenie i tutaj zaraz sobie wprowadzimy światło. Nietypowy jak na zwykłą burzę, nie? No i tak, tu się wydaje, że tego badziewia jest najwięcej, ale tylko dlatego, że pomieszczenie jest małe i wcale nie ma go więcej niż w poprzednich pomieszczeniach. Także wynoszę tylko graty, które jak to już mówiłem, gram nimi w szachy, a nie wywożę ostatecznie, no bo świniak będzie mi potrzebny przy walce z odzyskaniem terenu pod wiatkę fotowoltaiczną. Kosa spalinowa, no to nawet nie muszę mówić. Tam już czeka na mnie i na kosę teren. No i puste pudła, które jeszcze częściowo przydadzą się na graty z przedpokoju. Jak to uprzątnę, to powinienem brać się za kucie kuchni, ale tego nie zrobię. Tutaj Ewa nosiła
te tutaj ten urobek. No ale zrobiło się jak się zrobiło. Uciekła do domu, bo tam jakaś akcja się wydarzyła i trzeba było jechać. Więc jak się skończy praca tam, to o ile nie będzie padało, zacznę wywozić to. Tu już się nazbierało nawet. W sumie to ten mały pokoik to tam dużo więcej nie wniesie, ale po trzech pomieszczeniach plus tym, co tam Ewa w międzyczasie dorzuciła, jest tyle. Można powiedzieć, że pół kontenera zapełnione. Objętościowo połowa. No i starczy mi miejsca na to wszystko, co chcę tutaj schować, więc jest ok. Przed chwilką jeszcze przy okazji wichury brezent mi odleciał i deski się odsłoniły. No niestety nic tu nie poradzę na to. Pewnie jak się to wszystko skończy, to znów będę miał odsłonięte dechy. No pogoda szaleje. Dopiero było 30 parę stopni i żar. A teraz sobie przyjemnie wieje. Ale przy okazji już kilka gałęzi od sąsiada z tego drzewa, tego tu takich srogich gałęzi przywiało do nas. O, nawet tutaj jedna leży. Tak, ale jakaś mniejsza. Prosto. No po prostu. Na to wpływu nie mam. Na to mam, także wracam tu. Jak się tak zepnę, to w godzinę będzie zrobione. Minęło trochę więcej jak godzina. Od początku do końca upróżniania tego pomieszczenia. Bo z odpoczynkami prawie dwie. Nie no, dwie, nie, półtora godziny. Puste. Puste, puste wszędzie. Za drzwiami też nic nie schowałem. Zostawiłem sobie tylko usypane na jazdy, bo jak będę na przykład ten sufit zdzierał, to i przydadzą się te najazdy. Tutaj też, jak już pokazywałem na poprzednich ujęciach. No i co, i mam to gotowe. Zostało jeszcze tylko to na zewnątrz. I oby się zmieściło, bo w sumie nie jest to takie oczywiste. Pokażę wam stąd, ale zaraz zobaczycie z bliska, że kończy się miejsce w kontenerze. Jednak objętościowo to jest tego sporo. Tutaj to już nawet ścieżkę wydeptałem, wytyczyłem. O, i tak to wygląda. Tutaj pozostało mi tylko teraz, bo jedno piętro, uzupełnić tą drugą część. Tu wyżej już nie mogę, to jest maks. Gościu tego faktycznie nie dźwignie. A jeszcze jak zacznie padać i wleję tutaj parę litrów wody, to już wątpię, że w ogóle stąd to kiedyś zniknie. Trzeba będzie łopatować znowu na drugi ten. To lepiej, żeby wywiózł. Także najwyżej się zamówi drugi raz, albo faktycznie tutaj, jak sobie wyobrazicie, że tego gąszczu nie ma, to tam jest ta półka, na którą będę cały następny urobek sypał. Po prostu i tyle. Tam ziemia i tak wszystko wciągnie. Także jest cały dzień roboty i tyle ubrane. Jeszcze nie cały dzień, bo jest dopiero 18. Ale w sobotę to zawsze od rana się robi, a nie jak w tygodniu teraz ostatnio. Od 17 w sumie. Cały poprzednie nagrania, w których pokazywałem status skutych ścian, to były takie doskoki po dwie, czasem trzy godziny w ciągu tygodnia roboczego, kiedy po prostu trzeba było robić. No ale praca też wymagała tego, żeby siedzieć w firmie, nie? Także teraz jeszcze trochę powiosłuję tego.
aż do ciemności, czyli jeszcze przez godzinę. I zobaczymy jeszcze trochę w poniedziałek może i na pewno zamkniemy ten kontener na fulla. A, nie tknąłem jeszcze tego. Tu jest jeszcze całkiem sporo badziewia. Nie tknąłem go zupełnie. Dokończyć rozbiórkę ściany, drugiej ściany. Trochę tynku się sypnie. Przy czym tutaj na tej hałdzie jest też sporo cegieł, które wtedy to po prostu zrzucałem. Tego. A teraz już wiem, że każda cegła jest na wagę cegły. Przydadzą mi się w każdych ilościach, więc nawet stąd. No. Wiem, mówię, żeby wykopywała, jak coś znajdzie, to znalazła dwie. No ale tutaj akurat ich dużo nie było. Tutaj tylko spod tego tutaj pomieszczenia było kilka takich podstawianych pod belki, pod te legary. No, chwileczkę siądę i złapię temperaturę i lecę dalej, bo jeszcze godzina okna pogodowego, a później do domu. Niewiele widać, bo już po 19. Ale gruz usunięty. Nie pozbywam się tego, bo jeszcze dojdą jakieś tam małe poprawki. Trzeba będzie niektóre elementy jeszcze gdzieś tam skuć. Dojdzie troszeczkę z tych ścian. Ale to, co najgrubsze, wywiezione do kontenera. Kontener też przez piątek. W piątek my go postawili, więc w piątek tylko testowo troszkę go tam zacząłem zapełniać, ale głównie przez sobotę został zapełniony właśnie do takich rozmiarów. Wykorzystałem praktycznie całą jego objętość. Tutaj jeszcze przed zamknięciem sypię z 2-3 taczki i zamykam. Także można powiedzieć, że w sobotę, jeden dzień, udało się to zapełnić. Zacząłem to miejsce odkopywać. No i w sumie tutaj gruzu jest tak sobie, też ciemno, także niestety musicie trochę oczami wyobraźni. Dużo cegieł jeszcze całych, jak ja to kułem w pierwszym odcinku, to jakoś nie brałem pod uwagę, że te cegły wrócą do obiegu, a przecież każda cegła to chyba kilka, a nie kilkanaście złotych w tym momencie. I to są te duże cegły ręcznie formowane. Mimo tego, że cegła dziurawka. A dzień się kończy, tak jak powiedziałem, jest już po 19. Jeszcze z 2-3 wiosła tutaj tego. Reszta pójdzie pod nową wiatkę, jak chociaż tam fundament powstanie. Dzięki za sugestie. Teraz twojego imienia nie przytoczę, bo nie przypomnę sobie, ale jeden subskrybent zasugerował. Znaczy zdziwił się, że tego nie daje jako utwardzenie gruntu pod tą wiatkę. No ja też się zdziwiłem w sumie, że tego nie daje, ale to już się słabiej nadaje. Dużo tutaj jest tego sypkiego. No ale też ostatecznie zostanie tam zagęszczone tym. Nie mam co z tym zrobić. Kolejny dzień z doskoku. Z pracy do roboty. Ale przynajmniej widać postępy. Także śmigamy. Strasznie wszystko zarosło. Minęło kolejne 2 dni od ostatniego pokazywania trawnika. I jest szał. Ale tak. Ta nowa dynia, która doszła, jest już taka,
chyba tamta została już wykarmiona, nawet jej w tych krzakach nie widać. O, tamta chyba została wykarmiona, bo te świeżutkie dopiero były takie małe główienka, a już się rozrastają. W krótkim czasie osiągnęła w sumie ten rozmiar, a ta tutaj już jest i jest. No a dzisiaj po pracy plan był, że skoszę, no to pada. Piękna sprawa. Jeszcze chwilę i tego nie opanuje. Chociaż ta trawa już tak nie rośnie jak w pełni sezonu, no ale jednak. Ale to masakra. O. Jeszcze go coś obrosło. Ale będziecie spokojnie widzieć. Pozbywam się już prawie do zera, jest wywieziony ten gruz, ale też sporo cegieł zostaje na później. Zatkam nimi na pewno te drzwi, tu otwór, który chyba nie wypadnie na nowym wejściu. Te drzwi są do zamurowania. Te drzwi są do zamurowania. Także ile cegieł będę miał, które będę nimi murował, a całą resztę to pewnie kupię pustaki gazobetonowe, bo kilka pustaczków zrobi mi ścianę. Ale to pewnie ta ściana pomiędzy tymi, tu będzie dwa pomieszczenia pomiędzy nimi, pójdzie właśnie z gazobetonu, bo nie starczy mi cegieł. Na razie jednak odgruzowuję. Tym bardziej, że jak najszybciej pozbywam się tej zabudowy. Tutaj robię otwór, nowy otwór wejściowy do piwnicy, więc tak to nie może wyglądać. I mam już przykaz od... A zresztą zaraz dokończę, bo tu w gardło wchodzi kurz. Chodźmy tutaj do czystego. W piwnicy, w tej części, gdzie będzie maszynownia centralnego ogrzewania i tych wszystkich bajerów, no jest grunt, tam jest na gruncie to wszystko. Tam są ślady jakiejś tam podłogi drewnianej, więc jeszcze można kilkadziesiąt centymetrów bezpiecznie zejść w dół, no i będę robił odkrywkę, po czym zaleję to płytą betonową, ale trochę czasu upłynie, zanim zrobię odwodnienie wokół budynku, więc żeby tam się nie zbierała woda, bo jakaś tam wilgoć jest i to normalne w tym wypadku, więc żeby tam się nie zbierała woda, zanim zrobię wylewkę, podkopię troszeczkę głębiej, zasypię to
zasypię, zanim zasypię, wstawię rurę taką drenarską, wyprowadzając ją poprzez fundament poza budynek i tam ją gdzieś na zewnątrz zakopię. Przysypuję to wszystko żwirkiem i dopiero zalewam. Taką sugestię dostałem od gościa, który dużo, dużo więcej ode mnie bawi się w remonty. I no to jest ten hydraulik, który będzie mi robił instalację. I całkiem mądrze mówi, więc go po prostu posłucham. A i tak będę kopał. Więc co mi tam, zawsze lepiej z takim drenem niż bez drenu. Bo tutaj będzie trzeba, przede wszystkim w projekcie jest obniżenie poziomu zero, żeby wyjść poniżej ten punkt, gdzie jest izolacja pozioma. Ale tak na początek będzie to wszystko otwierane, będzie robiony drenaż i dopiero będzie na właściwą wysokość zasypywany. I na pewno nie w tym roku, no i pewnie w przyszłym też nie, bo będzie dużo roboty takiej pilniejszej. Także roboty oczywiście nie brakuje. A ja wracam do łopatowania. Ostatnio tylko to robię. No i później jeszcze trzeba to stąd zabrać gdzieś na zewnątrz oczywiście. Gdzieś tam to złożę. Chyba, że skoro będę tym zamykał te otwory, to mogę tutaj złożyć i od razu mieć wyjście. I to w sumie te same cegły, bo tu też dziurawka. Więc sobie tam zabuduję. Jakieś tam jeszcze muszę zrobić z drutu zbrojeniowego pewnie. Ten drobił odwierty w fudze pomiędzy cegłami. Albo może w te cegły będę wkładał. Nie wiem, tu się muszę zapytać kogoś, kto się na tym zna, jak jest prawidłowo, żeby to nie był osobny twór, tylko żeby to się przenikało, żeby to się wzajemnie wiązało. Tutaj dziwnie, bo tak wygląda jakby, a tak wygląda jakbyście nic nie widzieli. Jakby tutaj było w ogóle, jakby te cegły nie były wpuszczone. To by było dziwne, chociaż tutaj są krótkie. Zobaczymy, jak ten tynk stąd pójdzie. Tutaj jeszcze dużo zdarcia. No kontenera już nie ma, jak widzieliście. Poleciał. Więc urobek znowu wraca na moje ulubione miejsce. Tutaj. No co poradzić. Niedługo też to zniknie, bo jak będę mógł tu wjechać Ducatem, teraz jest ślisko, mokro ślisko, to znów się pozbędę partii badziewia. No, na to jeszcze chwilę musicie popatrzeć, także sorry. Nie zamierzam tego ruszać teraz. Nie potrzebuję. Łopatować. No i chwilę to zajęło, ale efekt zadowalający. Jest podłoga. Tutaj jeszcze płytki z wykopalisk wyszło. No tu kiedyś łazienka była. Także taka sytuacja. I teraz jeszcze mając trochę tych cegieł, udało się namierzyć producenta. Tutaj słabo widać. Ale chodźcie, już ciemno jest w kamerze, w sumie wydaje się być jaśniej, ale już ciemno. Tutaj mam kilka cegieł z oznaczeniami, tutaj słabe oznaczenie, ale idealnie widać producenta tutaj, Brand. A Brand to była taka żydowska cegielnia z Bukowska. Bukowsko, bardzo blisko Sanoka. No i to jest
W sumie to popularne w Bieszczadach i w tutaj całej tej okolicy, więc zasypywali swoimi produktami chyba okolice. Także te dziurawki też prawdopodobnie pochodzą z tej cegielni. Tym bardziej, że tutaj widać, że ta ściana nie była wystawiona później, tylko w trakcie budowy tego domu, ponieważ na przykład ta cegła jest do połowy wtopiona w tą starą ścianę. Czyli no, robiąc tą, wchodziło już tutaj. To widać co kilka tych poziomów. Zazębiała się. No i na dziś pewnie kończę swoje tutaj wiosłowanie. Tu zostało tylko troszkę gruzu. Tutaj grubsze, co jeszcze można w nim coś będzie pewnie zrobić. W sensie jakieś zatkaj dziury. Te odzyskam w całości, bo będę mógł je delikatnie podkuć od ściany i oczyścić, wykorzystać ponownie. No i zabieram tutaj też takie miejsce, gdzie wszystko składam, ale tu są narzędzia, które co chwilkę się tam gdzieś używa. No to są takie budowlane i pseudobudowlane. No i za chwilkę co? Znowu zrobię bałagan, bo muszę tutaj skuć tynk. Ale chyba wcześniej pozbędę się tej zabudowy, bo tutaj też dziurę wywalę, więc będzie to wszystko w ramach pewnie jednego dodatkowego bałaganu. Kończąc kadr, kończę dzisiejszy dzień. Z wami widzę się w kolejnym ujęciu. Jak widać, ciemność. Pomieszczenia oczyszczone z badziewia. Czekają na kolejną porcję badziewia, bo jeszcze sufity. Tutaj już się wprowadziłem troszkę. No i zaraz zabieram tego pacjenta. No bo kurczę, trawa już jest taka, że masakra. Tutaj też. Skończyłem pracę, właśnie teraz przyszedłem do roboty. Trzeba rozróżnić pracę od roboty. I tam te dwumetrowe pokrzywy. Tutaj już gościu od wiatki fotowoltaicznej zagęszcza ruchy. Już by wchodził na pokład. To nie będziemy go blokować. Tutaj odgruzowane. Cegła odzyskana. Za niedługo demontaż do końca. I trzeba będzie tu ścianę stawiać. Tu ścianę, tutaj jakąś taką małą pod szacht komunikacyjny. Ten cały tam do wszelkich mediów. I tutaj ścianę stawiamy. Zamknąć ten otwór. Im częściej tu przychodzę, tym więcej roboty. A pogoda taka. No, coś nas śledzi. O, i słychać, że sąsiad też wpadł na ten pomysł. No niestety. Mam dużo innej roboty, ale to musi być zrobione. Bo trawa jest już okropnie duża. Ale tak okropnie, że niedługo zrobi się ciemno, chociaż się nie zapowiada. Ale te 2 godziny tutaj, 2-3 godziny jasności w miarę, no to te 2 godziny będę musiał tutaj na to poświęcić, bo tak. No i 2 godziny później ogarnięte.
2 godziny zajęło, ale zrobione. Jeszcze trzeba dynię oddzielić od pokrzyw, ale to już nic w porównaniu z tym. No i zaraz się zrobi ciemno i tyle. Także jeszcze chwilę podziubię coś tam w domu i jutro sobota to zrobię wcześniejszy wymarsz i zajmę się tym, czym miałem się zająć dzisiaj, plus tym, co chciałem zrobić jutro. Z tego miejsca już kilka razy pod rząd kończyłem odcinek. Dziś też tak wypadło, że z tego miejsca. Także dzięki za obejrzenie do końca. Subskrybujcie, komentujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, coś was nurtuje, no to pytań jest sporo. Staram się na wszystkie komentarze odpowiadać. Czasem tylko się ociągam, bo nie zawsze mam czas, ale mimo wszystko piszcie. Subskrybujcie, komentujcie. Jeszcze raz dzięki za dziś i do następnego odcinka. Cześć!